Cześć Piotr. Cześć. Remont silniku. Ja myślałem, że do kombajnu, do gardzieli ten bęben to jest. Nie. To by był dopiero kombajn z taką gardzielą. Co? Kombajn z taką gardzielą to by dopiero był kombajn. Taki szeroki nie ma kombajn. No jakby miał header z 30 metrów. Chyba, że jakieś amerykańskie. Co? Nie no, wszystko to jest największe, to jest ruskie. No jak oni mają największe pola, chyba na Kazachstanie są. Bo tam pola? Po parę tysięcy hektarów, nie? No, kiedyś Kazachstan to był główna taka spiżarnia, bym powiedział, światowa. Chyba. Gdzie? W Kazachstanie. Kazachstan i Ukraina to były największe pola chyba, ale Kazachstan chyba jeszcze mniej zaludniony i więcej pól. Kazachstan? Tam ten pierwszy? Tak. Tu łożysko jest? Tak. Mam łożyska zwały. Samonastawna? No nie. Ta maszyna gdzieś chyba długo stała w krzakach, że ona tak podzywiała, co? Bardzo długo. Siemniki są bardzo podzywiałe. Koniczko, no ale już są w miarę... No gdyby były garażowane, to były jak nóżki. Trochę już są podprowadzane do ładu. Jeszcze go budę jeszcze trochę. Widzisz? Potem, jak się posmaruje, to idzie od razu lepiej. Pamiętaj, Wacek, trzeba smarować. Podstawa to smarować. Wszędzie musi być poślizg i posmarowane, inaczej to słabo. Co? No, na hamulcach i na sprzęgle nie za bardzo chyba. No to jak włączasz hamulce, to nie. To raczej nie zrobi się. Ale zobacz, silniki w miarę doprowadzone do ładu. A tu były po prostu poniszczone? No, one tutaj były poniszczone. Tu już są skrzynie podprowadzane do ładu, bo były pobijane. Takie skutkowania porobione. Czyli to będzie wszystko wyglądać pięknie. No, one tak jak później, w tym roku pewnie ich nie wymalujemy, ale może zimą się wymaluje, obydwa. Także dwa idą sobie równocześnie. Remonty na wpół. Za kilka dni będą ładne. Za kilka dni już będą pierwsze testy będą robione? No. Tak samo tutaj masz te, też są podostawowane, porobione do zagrzebywaczy. A skrzynia przekładniowa? Skrzynia przekładniowa będzie od Mazura. Tam nowe rurki podrabiane leżą. Skrzynia... Od Mazura? Tak. Tu jest skrzynia przekładniowa, będzie do niego założona. A ta oryginalna była uszkodzona? Czy jest po prostu... Nie wiem, ale nie ufam tym przekładom oryginalnym. Tam zawsze dochodzi do jakichś takich... No ale to jest polska skrzynia? To jest polska, czyli co, tutaj Niemcy po prostu się nie popisali? Nie, wiesz co, że ja jestem pewniejszy na to. To jest zwykła skrzynia przekładniowa na zębatka i to chodzi i chodzi. A tamte potrafią czasami gdzieś coś błądzić. Gdzieś tam potrafi być, potrafi zmieniać wyjście w czasie ściany. Z skrzyniami oryginalnymi było dobrze, póki były nowe i były dobre łożyska. A potem jak się łożyska tu masz to... pewność, że w 100% będzie chodzić tak, jak ją ustawić, tak by się wie. No i kolejna sprawa, że się zakłada nowe łożyska i na nowych łożyskach pochodzi sezon 2 i jest ten problem. Wadą jest to, że tu nie ma regulacji bezstopniowej, tylko tutaj jest taka stopniowa, czyli na przykład masz tam co 5 kilo, czy do ileś. Możesz ustawić 180, 185, ale czy to takie jest istotne? To musi być co do kilograma. Myślę, że podziałka 5 kg to nie stanowi problemu. Znaczy, no tak jak ta mała podziałka, tak jak duży paku, no to można ustawić co 0,2 kg chyba, nie? Tato. No, ty byś zaśrubowałeś tam? Gdzie? Ale ile opon tutaj trzeba do tego? 24. I to 13. Jutro jednak? No. A czemu jutro? Nie ma czasu. I zimówki, i letnie, jakie kto chce. Nie ma znaczenia tu. To nie ma znaczenia tutaj. I te opony na ile wytrzymają nim? Zależy jak nie będzie błoto na jesieni. Ale to jeden sezon? Nie. Co? Jeden sezon? Nie. Niech pan tam tak nie wróży tak krótko. Mamy nadzieję, że to pochodzi. To wszystko zależy od tego, bo to w jakim warunkach pracujesz. Jak jest bardzo mokro i pracujesz się w warunkach trudnych, takich, no to nie wytrzymają zbyt długo, nie? Ulubiony ściągacz? No ulubiony. Popatrz. Dobra. Chciałem powiedzieć, że ulubiony, dobra. Ciekawe, czy to będzie chciało iść. Może to pięknąć. Zrobić pik. To jest budowa, a nie?
No nie zawsze idzie. To gardło się twardy, czy nie? Ale to mogą rurę tam. Rurę tam może iść. Nie za bardzo chcę to iść. Co? Słuchaj, puknąć tu w tą obudowę. Chodź, naglejemy palnikiem tu. Może. Urysko, pierścień w środku. No dobra. A ty nie bolej. Ostatnie podejście. Kuleczka po kuleczce wypada. Zdrowanie to wszystko będzie rozebrane. Ile jeszcze kulek? Została się ostatnia kulka. Dobra. No patrz, był całkiem przepalony. Ale zejść nie chciał. Ina, obudowa Ina, bardzo dobre łożyska. Ina czy Ina? Ina. Takie gorące troszkę. Dlatego ona wytrzymała. I łożyska pewnie też były Ina. Nie wszystko musi iść tak ciężko, to idzie ładnie. Może tamto szło z strony, gdzie deszcz częściej padał. Tak ma właśnie schodzić. No widzisz, no ale tamto nie chciało. Wiesz, bo to... Na filmie. Ale malowanie olejem to jest konserwacja. Po co farba, nie? Ale nowym, nie? Nie lepiej spalony? Spalony to byś się marzał, byś się ubrudził. To się nie ubrudzi tak spalonym, to wiesz później, ani rąk do myślenia. No ubrań to już raczej się w ogóle nie dopiero. No nie, to już można prosto wyrzucić spalonym olejem. Spalony olej to się na teren dawał, na płoty. Do konserwacji. Konserwacji, albo na jakieś stare testy studowe. No konserwowali, no bo to za darmo było, nie? No tak. Zresztą taki przepalony olej nie ma, kiedyś to kuźwa takie były te oleje, takie czarne, jak się zbierało. Takiegoś to oleje się bardziej dba, kręci się zmienia i nie są takie spalone. No i silniki chyba są w lepszym stanie. No bo tak. Olej czarny jest jak najbardziej mógł, nie? No i oleje lepsze. No jak ktoś zmienia olej raz na 10 lat, to będzie czarny. Co? No wypada się tak częściej Teraz ten olej ściera. I w końcu idzie na sucho. Teraz na pewno ściera olej. Teraz jest olej zebrany. Suchutko. Suchutko. I to ten rozmiar 175-713 musi być, tak? To jest. Na tych wałach. Akurat na tych takich były. To nie będzie tu szło, ale to trochę. Ładnie uderzamy, a ten to ładnie idzie. A to jest zupełnie nowa. Nowka. Wiesz, ani razu nie jeżdżona. Nie, zupełnie nowa. W ogóle ta też jest bardzo ładna, nie? No ta jest zimówka, ale ta jest letnia jest. No tutaj tak nie ma znaczenia. Będzie coś tam zimowe, chyba że będziemy zmieniać zimowe od letnie. Dwa wały i będzie się zmieniać, co?